Szanowni Państwo, bardzo nas wszystko dziękuję w imieniu władz miasta za to, co robicie. Tu zresztą też jest już trochę napisane, bo jest Tratwa, Spryka, Kijów, Buta, także za wszystkie rajdy, wycieczki, za spływy, za opiekę nad cmentarzem, za te inicjatywy ratowania zabytkowych globów, za wycieczki po cmentarzu, za to, że ciągle odkrywacie jakieś nowe rzeczy, jakieś ciekawostki o naszym mieście, o naszej historii, za dbałość o historię miasta i za to, że wycieczki ludzi i naszych tutaj z Łowicza, którzy przyjeżdżają, uczycie historii Łowicza i robicie to zawsze z taką miłością do tego miasta i z dumą, że jesteśmy, bo jesteśmy. Tam nie odbiło nam Łowica za bardzo, że ty na Sosnie, najpiękniejszy strój w Polsce, no bo tak jest. Najładniejsze wycinanki, najładniejsze rady. Tak to po prostu jest i ta nasza duma jest jak najbardziej uzasadniona. Dziękuję za to, że włączacie się we wszystkie uroczystości i te miejskie, i patriotyczne, religijne, historyczne. Często jesteście wy głównymi organizatorami, a ja się pojawię, żeby tam być. I to za to też wielkie dzięki. Przewodnicy, instruktorzy, gratuluję wam serdecznie 115-lecia Fredeka i 70-lecia naszego oddziału. Tak się składa, że też jestem instruktorem turystyki kwalifikowanej. I wiem, proszę Państwa, ile ile potrzeba czasu na zorganizowanie wszelkich takich inicjatyw, ile wyrzeczeń, ile poświęceń. Bardzo wam za to dziękuję. Nie uczestnika wydarzenia, nie Jacka Trzota, czy kogoś z was, weźmie za rękę i poprowadzi na wycieczce, pojedzie wielką autokarem, opowie, co widzę za szybą. W Łowiczu po rynku prowadzi, opowie o parodiacie, zabierze mnie do Wielc, Zagłębia czy Warszawy. I to jest prawda. Ale czy prawda? Dla mnie takim przewodnikiem, organizatorem, przewodnikiem to jest ten, kto weźmie moją duszę i serce gdzieś w inny świat i pokaże to coś, co ja niby widzę, ale czego nie rozumiem. I doprowadzi do tego, że ja moim własnym sercem i umysłem zrozumiem to, co ten ktoś do mnie mówi i zapamiętam to na długo, a być może na zawsze. Moi drodzy, rada programowa PTTK jest ważna i życzę wam, abyście tu, na ziemi łowickiej, dbali o tą radę, abyście kształtowali ją, wychowywali młodych. Bo to jest ważne. Łowicze. Myślę, że nasza oferta turystyczna jest dość bogata i wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród turystów. Ubiegły rok jest to wzrost o 33 tysięcy, jeśli chodzi o liczbę zeszłanych eventów w muzeum. Wzrost ze 170 tysięcy do 206 tysięcy odwiedzających. Myślę, że jest to dosyć istotna różnica i plus. My jako samorządowcy widzimy jeszcze bardzo duży potencjał i że jeszcze naprawdę można z tych naszych miejsc wydobyć dużo, dużo więcej. Bardzo często kojarzymy się z tak zwaną turystyką weekendową. Ja zabrałem swoich przedsiębiorców, którzy z turystyki, można powiedzieć, żyją. Zapytałem, co można zrobić jeszcze, żeby więcej ludzi w te weekendy nas przyjeżdżało. Oni mówią, że weekendy to już więcej, nie damy rady. Trzeba by coś zrobić, żeby przyjeżdżali w tygodniu właśnie. I tutaj myślę, że też należałoby się porozumieć, spotkać jakąś ofertę, przygotować tak, żeby tego turystę zatrzymać na dłużej niż 1, 2 lub 3 dni. Bo w weekendy naprawdę robimy wyniki coraz lepsze i myślę, że z waszą pomocą tutaj na pewno nam się to uda oraz z Wolimowskim Parkiem, z miastem Łowiczem, czy z gminą Wolimów, które tutaj
samego prezesa, a drugi do najbardziej aktywnego członka, to jest jak sam pan prezes decyduje. Chociaż nie mam na wyzwanie, bo podziały są bardzo wszyscy. Wszyscy się nadzieją, tylko trzeba będzie przemyśleć.